Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Otoneurologia Praktyczna. W bieżącym odcinku kontynuuję temat zapalenia neuronu przedsionkowego, który rozpocząłem w poprzednim odcinku i omówiłem tam objawy, kryteria rozpoznania, przyczyny oraz najnowsze nazewnictwo medyczne zgodne ze standardami międzynarodowej klasyfikacji zaburzeń przedsionkowych. Omówiłem dolegliwości, czyli to, co odczuwa pacjent, a teraz zajmę się omówieniem stanu pacjenta od strony lekarza, czyli co widzi lekarz, kiedy spotyka pacjenta z zapaleniem neuronu przedsionkowego w ostrej fazie. W zależności od stopnia nasilenia zapalenia pacjent może być leczony w domu lub w szpitalu. Na SOR trafiają głównie te ciężkie przebiegi z silnymi wirowymi zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi, takimi, że pacjent w ogóle nie może ustać na własnych nogach, oraz nudnościami i wymiotami. Te lżejsze formy zapalenia mogą być leczone w domu. Lekarz, który zbada pacjenta w ostrej fazie zawrotów głowy w przebiegu zapalenia neuronu przedsionkowego, w badaniu stwierdzi najczęściej oczopląs. W tej najwcześniejszej formie oczopląs może poruszać się w kierunku zajętej strony. Mówimy wtedy o oczopląsie podrażnieniowym. Nieco później, gdy czynność przedsionka słabnie w wyniku postępującego uszkodzenia przedsionka, oczopląs często odwraca swój kierunek i porusza się w stronę niezajętą i najczęściej taki pozostaje do końca zapalenia. Jak długo w ogóle może trwać taki oczopląs? Zwykle do kilku dni. Później oczopląs spontaniczny, czyli obserwowany w pozycji siedzącej, wygasa. Natomiast oczopląs położeniowy, czyli generowany w różnych pozycjach ciała, na przykład na plecach, na prawym boku, na lewym boku, utrzymuje się jeszcze długo, czasem i do kilku tygodni po przechorowaniu zapalenia. To dlatego lekarz, gdy nie widzi u Państwa oczopląsu w pozycji siedzącej, kładzie pacjenta na leżankę i sprawdza, czy oczopląs pojawia się w pozycji leżącej. Wtedy taki oczopląs może się jeszcze ujawniać przez kilka tygodni od początku zapalenia i dać lekarzowi wskazówkę na temat rozpoznania, mimo że oczopląs spontaniczny już dawno wygasł. Jak jest w ogóle oczopląs w przebiegu zapalenia neuronu przedsionkowego? Najczęściej dotyczy górnej gałązki nerwu przedsionkowego. W ten czas zajęte są kanały poziome i przednie, a co za tym idzie, powstaje oczopląs poziomo-obrotowy z szybką fazą bijącą do niezajętego ucha z komponentą obrotową taką, że górny biegun oka bije w kierunku szybkiej fazy. Jest też często mała komponenta do góry. W zapaleniu dolnej gałązki neuronu przedsionkowego kierunek spontanicznego oczopląsu koresponduje do płaszczyzny kanału pionowego, to znaczy obserwowany jest oczopląs pionowo-obrotowy z obrotową komponentą do dołu, dlatego jest często mylony z oczopląsem centralnym. Jeśli dwa kanały pionowe są zajęte, to mamy czysto poziomo-obrotowy oczopląs, ponieważ czynność obydwu kanałów pionowych, czyli górnego i dolnego, znosi się wzajemnie. Czysto oczopląs pionowy, poziomy albo obrotowy nie jest kompatybilny z zapaleniem neuronu przedsionkowego. Jakie są inne cechy takiego oczopląsu w zapaleniu neuronu przedsionkowego? Mianowicie, jeśli pacjent z oczopląsem skoncentruje swój wzrok na jakimś przedmiocie, na przykład na własnym palcu, to dojdzie do zmniejszenia oczopląsu. Mówimy, że fiksacja wzrokowa zmniejsza oczopląs i odwrotnie. Patrzenie w dal, na nieokreślony cel lub zamknięcie oczu nasila oczopląs. Jakie inne podstawowe cechy otoneurologiczne może wykazać lekarz, żeby postawić rozpoznanie? Najcenniejszy test służący do rozpoznania zapalenia neuronu przedsionkowego to test pchnięcia głową. Head Impulse Test, w skrócie test HIT. Jest to bardzo prosty, bardzo szybki, bardzo praktyczny test, który nie wymaga żadnego sprzętu, czy wyposażenia, badający używa tylko własnych rąk i oczu i jest do wykonania w każdych warunkach, również w warunkach domowych. W teście trzeba wykryć tak zwaną sakadę refiksacyjną, widoczną gołym okiem, jeśli jest obecna. Dokładne wykonanie testu, interpretację omówiłem w odcinku pod tytułem Metody badania błędnika, część pierwsza. Link do tego odcinka zamieszczam w opisie tego filmu. Kolejne testy, które potwierdzają diagnozę, to test obracania lub potrząsania głową, head shaking test. Ten test również bardzo szybki i prosty, wymaga jednak już posiadania specjalnych okularów powiększających. Kolejne niezwykle ważne badania to wspomniane już wcześniej
badanie oczopląsu położeniowego. Główną zaletą tego testu jest to, że wykrywa oczopląs powstały w wyniku zapalenia neuronu przedsionkowego nawet do kilku tygodni od początku zapalenia. Oczopląs ten jest stałokierunkowy, to znaczy w każdej pozycji, czyli na leżąco, na prawym boku, na lewym boku, w pozycji siedzącej z głową przygiętą i odgiętą, i jest dokładnie w tą samą stronę, to znaczy w stronę niezajętego ucha, przynajmniej teoretycznie. Do innych praktycznych testów uzupełniających należą próba zbaczania rąk, próba mijania rąk, próba Romberga, próba Unterbergera, próba chodu w gwiazdkę oraz test organizacji sensorycznej. W tych próbach powinno być widać odchylenie w kierunku zajętego ucha. Dokładny opis tych testów zamieściłem w filmiku Badanie błędnika, część trzecia. Link do tego filmu pozostawię w opisie filmu. W poprzednim odcinku wspomniałem, że jednym z kryteriów diagnostycznych zapalenia neuronu przedsionkowego jest stwierdzenie osłabienia odruchu przedsionkowo-okoruchowego. Może parę słów na ten temat, na temat tego odruchu. Jest to odruch, który generowany jest w błędniku i umożliwia utrzymanie stabilnego spojrzenia widzianego na siatkówce oka w czasie ruchu głowy. Na przykład jeśli spojrzę na jakiś punkt w oddali, jeśli skręcę szybko głowę w jedną stronę, jeśli mam sprawny odruch przedsionkowo-okoruchowy, to mój wzrok nadal pozostaje skupiony na tym punkcie i będę go widzieć ostro, mimo że głowę odwróciłem w inną stronę. Jeśli odruch przedsionkowo-okoruchowy byłby upośledzony, to oko nie utrzyma się na tym punkcie, tylko podąży razem z głową, żeby po chwili wykonać ruch powrotny, tak zwaną sakadę korekcyjną. No i testem, który wykrywa tę sakadę korekcyjną jest właśnie, czyli de facto upośledzenie odruchu przedsionkowo-okoruchowego, jest test pchnięcia głową, w skrócie HIT, czyli Head Impulse Test, polegający na szybkich skrętach głową i obserwowaniu, czy pojawi się tak zwana sakada korekcyjna. Test ten jest bardzo szybki, prosty, nie wymagający żadnego sprzętu i dlatego wykonywany jest powszechnie podczas badania pacjentów z zawrotami głowy w ogóle, w tym w szczególności zapaleniem neuronu przedsionkowego, żeby potwierdzić właśnie upośledzenie odruchu przedsionkowo-okoruchowego. Test ten omówiłem w odcinku Badanie błędnika, część pierwsza. Link do tego odcinka pozostawię w opisie tego filmu. Kolejnym badaniem, które wykorzystujemy do potwierdzenia upośledzenia odruchu przedsionkowo-okoruchowego, jest badanie V-HIT. Badanie V-HIT to nic innego jak rozszerzona wersja prostego testu pchnięcia głową, tylko z użyciem sprzętu do testu V-HIT. Sam test V-HIT omówiłem już dokładnie w trzech odcinkach na ten temat. To jest badanie błędnika V-HIT, badanie V-HIT w praktyce oraz badanie błędnika V-HIT interpretacja wyników. Linki do tych trzech filmików zamieszczam poniżej. Trzeba dodać, że test V-HIT jest rekomendowany przez Towarzystwo imienia Baraniego w celu rozpoznania zapalenia neuronu przedsionkowego, a jeśli wychodzi prawidłowo, kolejnym rekomendowanym testem jest tradycyjne badanie VNG. A co takiego może pokazać badanie VNG? Po pierwsze, przydatne jest badanie oczopląsu położeniowego, w którym w przypadku zapalenia neuronu przedsionkowego, przynajmniej w ostrej fazie, widać oczopląs stałokierunkowy, to znaczy zawsze w tą samą stronę, niezajętą stronę, niezależnie od pozycji ciała. A najbardziej kluczowym badaniem jest próba kaloryczna, w której określamy tzw. niedowład kanałowy, czyli różnicę w pobudliwości obu błędników, i norma dla tej różnicy wynosi zwykle do 25%, to znaczy jeśli różnica wyniesie powyżej 25%, czyli powyżej normy, świadczy to o upośledzeniu odruchu przedsionkowo-okoruchowego i jest jednym z kryteriów rozpoznania zapalenia neuronu przedsionkowego. Trzeba pamiętać, że w rzadkich przypadkach zajęcia dolnej gałązki nerwu przedsionkowego, zarówno badanie V-HIT, jak i VNG, są często prawidłowe. Bardzo istotnym badaniem jest wtedy badanie OWEMP i CWEMP. Badanie OWEMP bada głównie łagiewka, która unerwiona jest przez górną gałązkę nerwu przedsionkowego. Badanie CWEMP bada głównie woreczek, który unerwia głównie dolną gałązkę nerwu przedsionkowego. Możliwa jest postać woreczkowo-łagiewkowa, szczególnie która w tym wypadku objawia się ostrymi zaburzeniami równowagi, i w tej sytuacji badanie OWEMP i CWEMP są szczególnie przydatne. Ważne jest poszukiwanie objawów neurologicznych, gdyż ostra jednostronna vestibulopatia jest chorobą z wykluczenia. Szczególnie dwa stany mogą imitować zapalenie neuronu przedsionkowego, to znaczy uszkodzenie pnia mózgu lub móżdżku. Dlatego niemal wszyscy pacjenci trafiający do oddziału SOR z objawami zapalenia neuronu przedsionkowego poddawani są badaniu tomografią komputerową. Warto zauważyć, że u pacjentów z zapaleniem neuronu przedsionkowego nie pojawiają się
niedosłuch ani szumy uszne, ale badanie słuchu i uszu muszą być oczywiście wykonane. To wszystko w tym bieżącym odcinku na temat diagnostyki zapalenia neuronu przedsionkowego. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam. Krzysztof Łasiński, otoneurologia praktyczna.